Ale ja witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem znajomy królika i gdzie ja mam okulary? Bo znowu powiecie, że nie mam okularów i nic nie widzę. A ja wszystko widzę. Zwłaszcza widzę tych, którzy nie dają łapek w górę i soczystych komentarzy pod filmem. Ja wszystko obserwuję i wszystko widzę. I zaprawdę powiadam wam, że ci, którzy dają mi te łapki i są aktywnymi widzami, zasiądą po prawicy mojej, a reszta spłonie w piekielnych ogniach komunizmu. Tak będzie. Czekajcie, ale serio, znajdę te okulary, bo nie dacie mi żyć. Okej, okay, lepiej? Lepiej. Plus 10 do skilla. Dobra, łapka w górę, soczysty komentarz. To jest Hearts of Iron 4, gdzie gramy Polską, walcząc dosłownie z całym światem. Po naszej stronie teoretycznie są Chiny, więc nie jesteśmy tak do końca sami. Ale w naszym sojuszu jesteśmy sami. Na modzie, gdzie Francja jest OP, czyli to apreże mate, właśnie na tym modzie. Dobra, sprawa jest taka, że skapitulowała Finlandia. I ten mądry Rusek przerzuca dywizję do Finlandii. A wiecie, co my zrobimy? My spierdzielimy z tej Finlandii, bo nie ma kompletnie żadnego sensu, aby tutaj tymi dywizjami stać. Niech on się wbija, niech on sobie odbija tą Finlandię, podczas gdy my skupimy się tylko i wyłącznie na puszu na Moskwę i zdobyciu jak najwięcej warscora, żeby zmusić ich do kapitulacji i pomóc troszeczkę na froncie zachodnim, bo po upadku Hortiego i całych Węgier troszeczkę się sprawa skomplikowała. I nie wiem, co wy mówiliście, że jakieś mam dwie armie na jednej rozstawione, że jest za dużo dywizji w jednym miejscu. One są równomiernie rozstawione, jeżeli chodzi o linię frontu. Może tu jest troszeczkę za ciasno, ale tu można by w sumie jakąś małą ofensywę przeprowadzić. Na przykład tu by można się przebijać troszeczkę, pozbywać tych prowincji, zostaw jedną piechotkę tylko. No, a generalnie otrzymujemy w sumie rozgrywkę, chociaż tu jest cały czas problem. Ta nowa armia, ci świeżacy nie dają rady, więc trzeba się śpieszyć na wschodzie, jak najszybciej spuszować tych ruskich. Niech oni sobie wbijają się w tą Finlandię, to im kompletnie nic nie da, a my w tym czasie zdobędziemy Moskwę, zdobędziemy Warscora i zmusimy cara... Japońcy zaatakowali Filipiny. Czy Filipiny tutaj są jakoś pokrewnione ze Stanami Zjednoczonymi? Znaczy, do Stanów Zjednoczonych nie ma, ale czy to jest jakieś zagrożenie dla nas? Nie, oni po prostu dołączyli do ruskiego bloku. Okej, spoko. Ruski blok zaraz upadnie, bo oni nie są majorem, nie? Mam nadzieję, że te Filipiny... Jak Filipiny staną się teraz majorem, to się troszeczkę zirytuje. Ale nie będą chyba. Nie będą. Dobra, tylko Rosja. Dobra, panowie. Cała naprzód na Moskwę. Tu cyk, tuła, tu cyk, Moskwa, tu cyk. Chodzimy rzew, terfer i to wszystko pozdobywać. To są wszystko ważne punkty warscorowe i to jest mega ważne. Okej, tutaj widzę, że Niemcy jakąś globalną kontrofensywę robią. O, mówiłem, że się przebijemy. Przebiliśmy się. Weź tu ich dalej, przeatakuj. Pan kawalerię wrzuć tutaj. Wy przejbicie się tędy. Zostawcie tylko jedną piechotkę. No, bo nie mają dywizji. Ej, moglibyśmy sobie na zachodzie też troszeczkę popuszować. No tu jest dramat, tak? Tu jest dramat. Już nam podchodzą pod Lwów. Czy wy się utrzymacie? Wy sprzętu nie macie nawet. Teraz przerzucać dywizję. Chociaż wiecie co? Powiedzmy, że te dwie armie niech puszują. To może... Dojdą do Dortmundu i Niemcy skapitulują. Jak Niemcy skapitulują, będzie już prościej, bo to jest praktycznie połowa armii francuskiej. To są ci żołnierze niemieccy z Westfalii. Więc jakbyśmy ich zmusili do kapitulacji, byłoby nawet przyjemnie. Tylko widzę, że oni teraz panicznie się w nas wbijają. Spróbuj się tutaj trochę poprzeszkadzać Szkopinom biednym i Francuzom. Okej, przebijaj się tutaj, przebijaj. Czy my chcemy wbijać się w Czechy? Chyba nie. Znaczy Czechy są osobnym państwem, nie? Tak, Wielkie Księstwo Czech. A właśnie! Tutaj powstał jakiś hetmański kozak i to mi się nie podoba na Zakarpaciu. Znaczy tu się wbijają Francuzi, ale tu znowu im oddali prowincję. To mi się nie podoba. To mi się mega nie podoba. Zwłaszcza, że ta nasza armia się tutaj cofa i to jest straszne. Weźcie broń. Jak my sprzętowo wyglądamy? Beznadziejnie, jeszcze gorzej. Surowce. Za dużo ropy. Okej, okay, spoko. Nie, w sumie surowce są spoko, o Jezus, czemu militarek nie buduje? Czemu wy nie powiedzieliście, że militarek nie budujemy? Kurwa, bandyci, zdrajcy, żaden nie powie. Żaden nie powie, że my zamiast robić przemysł, to jakieś śmieszne autostrady budujemy. Na co komu autostrady? Euro się już dawno skończyło. No, ale mieliście zdobyć Moskwę. Weź się tutaj wbij, przepuszujesz? Mam nadzieję, że przepuszujesz. Daj jedną dywizję tu, ty go skontruj. Ty dawaj tu, żeby trochę to poszerzyć, a wy musicie jak najszybciej się wbijać. Oni sobie wbijają się w Finlandię, spokojnie. To nie ma dla nas żadnego zagrożenia, że my tracimy tą Finlandię. Ty jak się przebijesz, to dawaj tutaj, okej, okay, nice, zarąbiście. Jak najwięcej warscora, jak najszybciej, dopóki oni nie mają... Rosjanie w ogóle nie mają dywizji, zacznijmy od tego, że oni już potracili te dywizje. One gdzieś na wschodzie są. Nie wiem, gdzie Rosjanie mają te dywizje. Potracili, poginęli. W sumie my też trochę potraciliśmy tych dywizji, jakby nie patrzeć. Nie wiem czemu, ale chyba potraciliśmy, nie? Bo ja tu miałem pełne armię.
Serio? Nie, ja nie miałem pełnych armii, bo ja ich rozdzielałem, nie? Czy tak? Tak czy nie? Załóżmy, że ich rozdzielałem, że nie potraciłem dywizji w wyniku wyczerpania. Bo kościołki raczej nie porobili, ale jak dywizja nie ma ani sprzętu, ani organizacji, ja cały czas... O fuck, o kurwa, kto do tego dopuścił? O fuck, bandyci, oddawać, oddawać. A dwie dywizje, brońcie się panowie, kurwa, szybciej. Wsparcie, wsparcie, trzymajcie się, kurwa, broń się. A, gryź. Dobra, obroni się. Uff, o Jezus, ty, ale groźnie było, było mega groźnie. Ale nie ma to jak jednocześnie prowadzić ofensywę na Niemców i na Rosjan. Typowa Polska. Dobra, więcej fabryczek powiedzmy na artylerię, jeszcze więcej. Mostem jest dużo. Moskwa padła! Moskwa padła! Ale pytanie, czy my ją utrzymamy? Czy te dywizje się utrzymają? To jest teraz mega ważne. Czy te dywizje się utrzymają? Dobra, tutaj Rostock. Okej, okay, dawaj od razu na Rostow. Tu na Ługańsk, żeby przypadkiem tu mi postali jacyś separatyści. Gdzie wy macie stolicę? Nie mówcie, że... Nie, Władywostoka nie mają. Tu mają stolicę. W Carycynie, w Stalingradzie tak zwanym. No to panie... Cyk, lecisz. Lecisz, lecisz, lecisz. Czemu nie ma muzyczki? Okej, okay. Ile oni mają postępu kapitulacji? Za mało, zdecydowanie za mało. A problem jest taki, że większość takich fajnych miast, które dają warscora, już pozdobywaliśmy. I teraz może być troszeczkę problematycznie z tym warscorem. Bo trzeba będzie po prostu zajmować te przeklęte puste prowincje. O Jezus, Kraków chyba padnie. Nie, Kielce mogą paść, Kraków się broni. Potrzebuję więcej dywizji. Kurde, panowie, wy mieliście się przebijać. Nie wiem, co jest z trudnego w słowie, musimy się przebijać, ale musimy się przebijać. Musimy, kurde, goddammit, pchać to cały czas naprzód i dojść do Dortmundu. Jaki wy macie postęp kapitulacji? Gdzie są te przeklęte szkopiny? Westfalia, 66. Jakbyśmy wbili się tutaj, to prawdopodobnie by skapitulowali, ale trzeba się tam dostać. Na szczęście oni też cały czas atakują i tracą tą organizację. I gdyby w sumie tylko nie ten front, to byłoby dobrze. Ale dobra, odpuśćmy to. Niech oni sobie tutaj leciutko puszują. Nam się nic złego nie stanie. Nawet jak nam padnie Warszawa, wiem, że to dziwnie brzmi, ale nawet jakby nam padła Warszawa, to nic złego nie powinno się stać. Mogłem w sumie też zmienić eksport? Nie, nie potrzebuję więcej surowców. Na razie więcej surowców nam nie trzeba. Możemy coś tu sensownego wrzucić? Fortyfikacje. Możemy sobie podnieść stabilność. Brzmi spoko. Brzmi spoko, brzmi soczyście. Okej, okay, dawaj tą naszą dywizję. Ty pozajmuj to, a potem wbijaj tutaj. Chociaż to jest Gruzja. Wyzwolimy tego, Stalina wyzwolimy. Cyk, lecimy. Wyzwolimy Stalina. Wypędzicie na Carycyn. Daj tutaj tę dywizję. Tu cyk, bijamy się jak najwięcej. O kurwa, Moskwę straciliśmy. No tak, ale jak tu jest tylko dwie dywizje są, to może być ciężkawo to utrzymać. No trochę niebezpieczny się ten wyłom robi. Jak on tutaj leci? Tak średnio bym powiedział. Jaj, tu więcej dywizji. Wy się bronicie. Ale jak się przestaniecie bronić, zaatakuj tutaj. 50, kurde, no szkopiny się bronią, no. Już prawie jesteśmy przy Dortmundzie. Jakbyśmy zajęli te trzy miasta, to prawdopodobnie by skapitulowali łącznie z tymi wszystkimi po drodze, co tutaj ma. Możemy ich przeciąć na pół. Ej, spróbuj ich przeciąć na pół. Zdobądź Hamburg. Hamburg by się przydało zdobyć. Bo teoretycznie mogę zatrzymać ofensywę tutaj, jedną armię przetransportować, żeby bronili nas od strony... O kurwa, ty już serio pod Warszawę podchodzą. Ta armia kompletnie nie jest w stanie ich zatrzymać, kompletnie. Weź odbij Tarnopol, odetnij ich tutaj. Może coś sensownego z tego wyjdzie. Oni kompletnie nie są w stanie, nie radzą sobie z przeciwnikami. Tu w ogóle jeszcze jakaś słowacka dywizja się pojawiła. No fajne te 279 obrony, ale ty panie Kacperku tak sobie średnio radzisz. Damy tobie boosta do piechoty. Możemy tu przerzucić nasze samoloty, które w sumie gdzie są? W sumie są w Petersburgu, tak? Dobra, daj mi te samoloty na to lotnisko i latajcie. W sumie dołączcie do tej armii, ją wspomagajcie, by oni się aż tak bardzo nie cofali. Aż tak bardzo oni się nie cofali. Boże, jak to brzmi, jak to brzmi. A wy możecie zdobyć tą Moskwę. To by nam, nie ukrywam, ale to by nam pomogło, jeżeli chodzi o kapitulację Rosji. Naprawdę. Naprawdę, ja już myślałem, że to będzie po wojnie w tym odcinku z Rosją, a oni się goddamit bronią. Jeszcze mieć dywizję gdzieś odcięli. Bandyci jedni. Dawaj tu dywizję, weź go skontruj. Gdzie mi odcięliście dywizję? Tu znowu się daliście odciąć? No szkurła mać. Musisz atakować, panie. Musisz atakować! Na szczęście oni się bronią. Tak, próbują się nawet wydostać. Daj tu kawalerię. Was zatrzymaj. Wy wejdź tu, a ty przejdź tędy. I dobra, powinniśmy ich wyciągnąć teoretycznie. Teoretycznie ich wyciągniemy, może nawet tych otoczymy. Nie, bo tu weszło wsparcie. Fuck. Weszło wsparcie, ale ich powinniśmy na spokojnie wyciągnąć. Kawalerię zaraz tu wjedzie. Ale znowu dali się otoczyć. Nie poda mi się to.
Kompletnie. Daj te dwie dywizje tu, ty się wbijaj tędy. Ty im pomóż, a ty dawaj na Bremen, a ty tu zostań. O, i cyk. I nice. Spoko, tu się bronicie, tu się bronicie. Tu wam się linia frontu rozciąga, ale spokojnie, niech oni tutaj wchodzą. Jak Niemcy skapitulują, powinno nam to pomóc. Mam nadzieję. Bo wszystko w sumie stawiam teraz na to, że... Dawaj na Moskwę, dawaj na Moskwę, pusta Moskwa. Uwielbiam, kiedy Rosjanie to robią, kiedy opuszczają Moskwę. Desant, desant, teraz desant. Bo nie Niemcy, czy ja mogę to zatrzymać? Nie, najwyżej się zdesantują, to ich zmasakrujemy. Bo nie są Gruzini, więc w sumie żaden desant nam nie zagrozi. Tylko gruzińskie desanty są niesamowite. Dwie dywizje tu stoją, spoko. Bremen zdobyte, nice, tu się przebiliśmy. Wow, no i ten nasz kociołek, który nam zrobili, w sumie się przerodził w ładną przebitkę. Daj tu jedną dywizję, zajmij tą prowincję Schweinfurt. Okej, okay, nice, nice. Bij się tędy, nie mają, chociaż mają sprzęt. Trzymaj, trzymaj. Dużo ich tu się kurwa. Poszły desanty, fuck. Mamy karabinów trochę? Nie mamy karabinów. Pano, kurwa, mieliście zdobyć tą Moskwę. Potrzebuje armii ze wschodu, naprawdę nam pomoże. Naprawdę pokonanie Rosji nam pomoże, panowie. Ja wiem, że to może być ciężkie do zrozumienia, ale pokonanie Rosji rozwiąże wiele problemów. Kwestii filozoficzno-ontologicznej, że tak powiem. Więc wypadałoby się postarać troszeczkę bardziej i pokonać tę Rosję. Ile wam brakuje? 21% z Moskwą? Z Moskwą, fuck. Japońcy tak sobie średnio radzą, od kiedy te Chiny powstały, no mają jakieś dywizje w końcu czy nie? Dwie dywizje, ale to jest trochę ich spowolniło z tym puszem. No i co teraz mają za Uralem? No dobra, to chyba prędzej Niemcy padną w takim wypadku. Dobra, skupmy się na tych Niemczech. Dawaj tu jedną dywizję, ty się przebijaj tędy. Okej, okay, nice. Fajnie byłoby, jakbyście tu ich przeatakowali, skoro nie mają sprzętu. Tu wchodzi atak, ładnie, że kawaleria weszła, to pomoże troszeczkę. Nie masz organizacji, ale trudno, zaatakuj. Zaatakuj tylko po to, żeby oni nie weszli. Dobra, dawaj na Kessel. Mogłem sprawić tą kawalerią wjechać, ale czy nie, to jest za dużo dywizji, skontrują nas. Jak mordę strzelił, skontrują nas. Tu są otoczenia. Ej, tu nie mają zaopatrzenia. Nice, wyrżnijmy tę dywizję. Okej, okay, overruny poszły. Dawaj tu kawalerią. I tu w sumie też. I te dywizje się zwolnią i przydadzą. Dobra, i przydadzą się na tym odcinku frontu. O kurwa. Ciężka, ciężka sprawa. Wchodzą. To niezły wiem. Dobra, kurwa, nie no, to trzeba to ogarnąć chyba. Fuck. Ej, no. Zatrzymujemy ofensywę, idziemy na Warszawę, czy. Co się złego może stać, jak stracimy Warszawę? No w sumie nic złego. Erfurt. Bijaj tu, żeby Bremen nie zdobyli. Dobra, padnie Warszawa. No my nie skapitulujemy, ale jak padnie Dortmund i Essen, Niemcy powinni skapitulować. Dobra, Warszawa jest tego warta. Chyba, że wystawię znowu jakieś śmieciowe dywizje. Biedo piechota. Nie wiem, 10 dywizji. Cyk, obrona Warszawy. Ludu Warszawy, broń stolicy. Brońcie stolicy. Ten desant mi nie przeszkadza kompletnie. Chyba, że... 71. Teraz tak się zastanówmy. Ile było serii, w której patrzyłem, jak wygląda nasz postęp kapitulacji? Zastanówmy się, czy były takie serie? Czy były takie serie na tym kanale? Dobra, ogarniecie Moskwę. Dawaj na Jarosław cały czas. Caricen zdobyty. Kurwa, 20%. Panowie, szybciej musicie puszować. Lagi wszechobecne. Panowie, sprawa wygląda tak. Musicie szybciej puszować. Musicie dużo szybciej puszować. Pusz, kurwa, na pełnej. Nie zatrzymywać się. Ani na siusiu, ani do wmaku nigdzie się nie zatrzymywać. A właśnie, a propos maka. Wiecie, kiedy zaczyna się okres świąteczny? Kiedy do maka powraca kanapka drwala. Boże, jakie to jest zarąbiste. O ile w maku praktycznie nic nie wiem, bo mi te hamburgery nie smakują, o tyle kanapka drwala jest zarąbista. Kurwa, jakie to jest dobre. Samo tak dobre jest to, że Francuzi w ogóle nie mają sprzętu. W ogóle. Okej, czyli w sumie tylko Niemcy trzymają ich przy życiu, nie? Chociaż nie, niektóre dywizje mają, czyli zakładam, że oni tylko mają kilka armii, właściwie, nie wiem, może tylko kilka dywizji, które są mega zaopatrzone i nas puszują tutaj na Warszawę. A może oni mają taki sam plan jak ja? Może bot ogląda tą serię i się uczy ode mnie? Chce mnie zmusić do kapitulacji? Nie no, bronimy Warszawę. Kurwa, bandyci. No, daliście się otoczyć. Co ja wam mówiłem o tym? Co ja wam o tym mówiłem? Próbuj uciec. Powinieneś się wydostać. Znaczy oni powinni się wydostać.
Desant. Fajnie, że mam dywizję ochotników, które kompletnie nic nie robią. Patrzcie, dostałem dwie dywizje ochotników od Brazylii i co? I stoją sobie na Podlasiu w tych lasach, zgubili się czy co? I nie odbiją królewca. Nie no, po co? Po co? Komu królewiec? Kuła, panie. Królewiec? A na co to komu? Nie słyszałem. Dawaj na Jarosław. Kolejne punkciki. Mogę coś tu jeszcze blisko złapać? Carycyn, Archangielsk. Tu jeszcze w Gruzji mogę połapać troszeczkę. Kolejne desanty. Zarąbiście. Zarąbiście. O Jezus, tu nawet Francuzi, skąd tu Francuzi? Ty, czekajcie, bo oni tu chyba mają... Aha, bo tu jest Continental System z tej strony. Sojusz francuski. Zarąbiście. Dobra, jak tam Dortmundy? Wbijaj się w niego, bo nie ma sprzętu. Doktrynka. O, doktrynka się zrobiła. Nice, to był ten buścik do tego, do ataków nocnych, co ja zawsze uwielbiam. Dawaj tu, dawaj tu. Pomóż mu, pomóż mu. Przebijaj się, dawaj kawalerię. Przebijaj się. Kurwa, daliście się otoczyć bandytom. Bandytom, dawaj Bamberg zdobądź. O, dobra, niech Rosy tam, niech front rosyjski się sam puszuje. My tutaj spróbujemy coś ręcznie podziałać i przyspieszyć pusz na zachodzie tym dywizjom troszeczkę lepiej. Ty dawaj zdobądź Dortmund. Wbijasz tam, na pełnej. Nawet się nie zastanawiaj. Od razu. Okej, skontruj te dywizje, jak możesz. Nie musisz z nimi wygrać, po prostu je zatrzymaj, żeby ta kawaleria weszła do Dortmundu. Do Dortmundu, goddammit. Fuck. Złap ich, spuszuj. We dwóch możecie ich spuszować. Ci mi tutaj wbijają. Tego nie zdobędziesz, ale powinniście we dwóch się przebić przez tą rzekę. Okej, dobra, mamy Dortmund, dawaj Essen, cool. Może skapitulują. Może, słowo klucz. Ty, panowie, mieliście ich stąd wyciągnąć. Fuck, mogę stracić tą dywizję. Nie, koronna dywizja, trzymajcie się, panowie. Kurwa, trzymajcie się. Trzymajcie się. Tu jest dramat, ale taki stabilny. Ty, 11. O kurwa, już manpowera prawie nie mam. O fuck. 11 manpowera. No to problem, bo mamy tylko 30 political power. To może być problematyczna sprawa, jeżeli chodzi o manpower. Chyba jednak nie zrekrutuję tych dywizji. Przepraszam, ale potrzebuję manpower. Ile my już straciliśmy na tej wojnie? 700 tysięcy. No, jak walczy się z całym światem, to się traci manpowera. Tak to bywa. Musimy tych tu zatrzymać. Czemu Hanower jeszcze nie jest zdobyty? Proszę to ogarnąć. Dobra, wy tam ogarnęliście ten temat Szlezwiku, więc zbijaj tą dywizją. Jak tam wasza kapitulacja? Rosjanie mają 18%, czyli po prostu zdobyły. Oni powinni paść, oni powinni już paść. Jak zdobędziemy kolonię, powinni skapitulować. I Hanower. Hanower zdobyty. Co jeszcze możemy zdobyć na szybkości? Norymberga jest blisko. Jest mistrzu Hearts of Iron. O, ile sprzętu, panowie. Ile sprzętu. 60 tysięcy karabinów. Czajcie? 60 tysięcy karabinów w produkcji niemieckiej. Olać to, że tu są pepesze. Ale to są już mauzery porządne, ale to są pepesze. Dobra, nieważne. Zus. Uwo. Udało się. A, mam was. Mam was, frajerzy. Kurwa. Patrzcie, jakim dywizje poznikały. Uff. Zarąbiście, zarąbiście. Ogarnijcie ten temat, żeby nie uciekli. Dobra, tu jest jakiś kociołek, co się zrobił. O panie. Ja myślałem, że tu prędzej Rosja skapituluje. Oni są odcięci? Nie, tu mają zaopatrzenie przez to. Ale jakbyśmy tu się przebili. Tutaj. To może. Fabryczki. Support equipment na plusie. Co tu się wydarzyło? Dobry Boże, a nasz panie. Pięknie, po prostu pięknie. Moglibyśmy teraz wejść do Paryża, do tego. O ty, Wersal i Paryż osobno. Pierwszy raz coś takiego widzę. Do Francji moglibyśmy wbić. Moglibyśmy spróbować. O, dobra, teraz jeszcze tylko Rosję zmusić do kapitulacji i teoretycznie GG. Teoretycznie. Chyba, że manpower się skończy. Ogarniecie to? Weź tu się przebij. Weź go zatrzymaj, ogarnij tego. Złapmy te kociołki. Zdobądź Norymberg, a w sumie możesz tu wbić. Okej, okay, nice. Wy powinniście zepchnąć ich do morza z powrotem. Okej, okay, proszę ogarnąć to. Czy mnie te desanty bolą? Nie, bo kto co... Ej, coś mi odbiło królewiec, nie wiem co. Chyba, że to było Westfalia. Jak Westfalia skapitulowała, to oni to oddali. I tu się zatrzymali, patrzcie, dywizje niemieckie zniknęły i oni się zatrzymali. I o to chodziło, patrzcie. I co z tego, że tutaj weszli sobie? Kiedy?
Nie jestem już w stanie tego utrzymać, bo Niemcy zniknęli. Czy zniknęli? Wycofali się z wojny. O kurwa. Nie tędy, miałeś go odciąć. Wejść tutaj. Coś takiego. Coś ten deseń. A wy cały czas tam puszujcie tą Rosję. Uff. Nie wiem, zajmij tą może Holandię. Zawsze jednego ziomka mniej w tej wojnie. Jak ogarniesz tą dywizję. Dawaj na Luksemburg. Czekajcie, co ma więcej dywizji? Luksemburg czy Holandia? 4 dywizje. 6-9. Dawaj na Holandię, bo oni nic tutaj nie mają. Wszystko wysłali na front gdzieś. Pewnie walczą w tych Karpatach i innych na Bałkanach. A nie, my sobie kawalerią wjedziemy, nie? Jezus, ale to było dobre. Jakie to było dobre, ta kapitulacja Niemiec. O panie, Lubin padł. Dobra, podbijajcie te prowincje. Patrzcie, jak oni uciekają. Patrzcie, jak uciekają Francuzi. No, no i to jest prawdziwa Francja, uciekająca. Pięknie, pięknie. Weź go tutaj złap. Tu się wbij. Przejmij. Ogarnijcie temat. Nice, nice. Comeback, panowie, comeback. Uff. Jeszcze manpowera by się więcej przydało. Wbij się tutaj. Okej, okay, nice. No trochę ich odepnęliśmy od Moskwy, ale zanim dojdziemy do tego to jest Jakentarinburg, czy jakoś tak to się nazywało. Więcej stoczni, no to więcej konwojów, te stoczni nam do niczego nie potrzebne tak naprawdę. Ej, wy mieliście ogarnąć ten desancik, znaczy ten kociołek. Oni tu mają jakiegoś marzinota? Jedynki, to nie jest marzinot. Jedynki to nie marzinot. Okej. Okay. Dokończ Holandię i wbij się w sumie. O, Holandia skapitulowała, no i cyk, kolejny sprzęcior za darmo. Ty, śmiesznie by było jakby ta jedna kawaleria zmusiła Francję do kapitulacji. Weź przebij się. Tu cyk, cyk, cyk. Cyk, cyk. Dawaj tą kawalerią. Jana III Sobieskiego kawaleria. Całe Niderlandy, jeszcze może Francję zmuszą do kapitulacji. O kurwa, to by było zbyt dobre. To by było zbyt piękne. Jakby ta jedna kawaleria zmusiła Francuzów do kapitulacji. Nie, no patrzcie, oni już tutaj ustawiają linię frontu na granicy. Teraz się ogarną. Ej, 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 co to ma znaczyć? Co to ma... Kto jest odpowiedzialny za tę linię frontu? Kto tu dowódcą jest? Ja się pytam. Proszę mi to ogarnąć. Pam, 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 pam. Okej, okay, nie... trzeba będzie wam nową linię frontu rozrysować, ale to zaraz. Jak wschód się trzyma? Wschód się puszuje. A widzę luki we froncie. Czemu wy tak słabo tu puszujecie? Zrób deszyfrację. Nice. No i co mi znowu odcięli? Naprawdę daliście się odciąć. Dobra, puszujcie na całej długości. Tak średnio bym powiedział, no ale puszujcie. Nie, nie zdobędziemy, patrzcie, tu już Francuzi w Dunkierce stoją. Ale może jeszcze te Luksemburgi spisują. To było dobre. Chociaż możemy zaryzykować. Ale nie, bo mi tutaj... Chociaż... Czekaj, dobra, wiecie co? Ja w tym momencie zakończę odcinek, bo ja mam pomysła. Ja mam pomysła. Czarną armię, to jest armia Bortnowskiego, wrzucimy ją tutaj, bo ta jedna kawaleria może tego nie zdobyć tego trzeciego Sobieskiego. Wrzucimy tutaj jedną armię, która spuszuje tylko to. Olejemy ten obszar. Tu wrzucimy tą fioletową, możemy dwie armie puścić, żeby na pewno zdobyli. Możemy tak zrobić. Dobra, ja w następny odcinek przygotuję tą ofensywę, tutaj wam podziękuję za uwagę, łapka w górę, soczysty komentarz, to był naprawdę owocny odcinek. Co prawda Rosja nie skapitulowała, dzielnie się bronią, o dziwo, że na nim tutaj sowiecka rewolucja nie strzeliła z Leninem na czele, ale Niemcy skapitulowali i mój geniusz strategiczny się sprawdził. Mówiłem, odpuściliśmy tutaj trochę prowincji, ale dzięki czemu wyeliminowaliśmy najsilniejszego tak naprawdę przeciwnika w tej wojnie. Chociaż te zmasowane multikulti francuskiego sojuszu trochę mnie przeraża, nawet bardziej niż trochę. Bo się nie przebijemy przez to. Ale Francuzi są słabi, bo nie mają już sprzętu. O tyle te ich wszystkie dywizje jednak coś tam robią. O dziwo. O dziwo coś tam robią. Weź nie puszuj tego, bo tylko się wykrwawiasz. Dobra, to co, łapka w górę i do jutra. Cześć, trzymajcie się, na razie.